Karolina Kamińska, witam w czwartek 8 lutego i zapraszam na Telefakty. Preumowa podpisana, Ostrowiec Świętokrzyski zyska nowe oblicze. 11 zadań rozłożone są w różnych częściach naszego miasta po to, aby mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mogli zobaczyć tą rewitalizację. Publikacja doktora Ostrowieckiej Uczelni. Według mojego zdania, ale nie tylko mojego, wielu specjalistów, kryzys ukraiński jest tylko odzwierciedleniem tego, co dzieje się we współczesnym świecie. Z brzechwą i humorem mali artyści na scenie. Jedenaście zadań na łączną kwotę prawie 35 milionów złotych, zrealizowane do końca 2021 roku. Tak w liczbach wygląda rewitalizacja Ostrowca Świętokrzyskiego, czyli przywrócenie obszarom zdegradowanym w mieście ich gospodarczych, społecznych i kulturalno-rozrywkowych funkcji. Dziś preumowę na wykonanie tego zadania podpisali marszałek Adam Jarubas, prezydent Jarosław Górczyński i skarbnik Elżbieta Pichur. Do tej pory zaniedbane i wykluczone pod różnymi względami teraz zyskają nową jakość. Zdegradowane obszary w Ostrowcu Świętokrzyskim czeka prawdziwa rewolucja. W tym pomocna będzie dotacja z Unii Europejskiej, fundusze budżetu państwa, środki własne gminy Ostrowiec i środki prywatne. Za łączną kwotę ponad 34 milionów złotych w mieście przeprowadzonych zostanie 11 przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Preumowa na te zadania już podpisana. Te 11 zadań rozłożone są w różnych częściach naszego miasta po to, aby mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mogli zobaczyć tą rewitalizację i aby ona służyła wszystkim. Jednym z priorytetów wśród zaplanowanych inwestycji są zadania drogowe. Budowa ulicy równoległej do Kilińskiego, ulicy, która będzie łączyć to ślepe skrzyżowanie Dękowska-Szanowskiego z węzłem Cegielniana-Słowackiego. To odciąży ruch na Kilińskiego, otworzy tą część miasta z nowymi terenami i zabezpieczy miasto w przypadku awarii na Kilińskiego z ruchem, bo ten ruch będzie wyprowadzony do ulicy Słowackiego. Partnerami projektu są dwie spółdzielnie mieszkaniowe. Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki. OSM chce zrewitalizować park w osiedlu 25-lecia. O to od lat zabiegają mieszkańcy. W pierwszej kolejności wykonana by została nowa fontanna wraz z bezpośrednim otoczeniem, to znaczy chodnikami bezpośrednio przylegającymi, zielenią, i to byśmy wykonali w tym roku. Pozostałe części parku w następnych 2 latach, to znaczy nowe urządzenia fitness, nowe urządzenia zabawowe, nasadzenia zieleni, nowe alejki. Ponadto w ramach rewitalizacji zagospodarowana zostanie część dziedzińca Browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych. Nastąpi przebudowa kina Etiuda, w którym zaadoptowane zostaną pomieszczenia na Centrum Tradycji Hutnictwa. Powstanie ogród zdrowia na osiedlu Ogrody. Zaplanowano rozbudowę monitoringu miasta czy budowę parkingu na osiedlu Rosochy. Miasto od nowa zyskuje kolejną odsłonę. Prawie 20 milionów złotych pozyskane na rewitalizację Ostrowca Świętokrzyskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to, jak podkreśla marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, zasługa władz miasta i osób odpowiedzialnych za tworzenie projektów. Wiele się dzisiaj mówi, na jakiej zasadzie są rozdzielane fundusze. No przede wszystkim na zasadzie dobrego przygotowania i bardzo wysokiej jakości aplikacji, i to się potwierdza tutaj w Ostrowcu. Mamy Browar Kultury, jedną z największych inwestycji kulturalnych. Mamy wreszcie rewitalizację, która obejmuje też takie obiekty jak kino Etiuda, z nowymi formami aktywizacji mieszkańców, przedsiębiorców w regionie, bo dzisiaj trzeba pamiętać, że rewitalizacja to nie tylko beton, to nie tylko centra miejscowości, ale też duży nacisk na aktywizację społeczną, gospodarczą, i to się dzieje w Ostrowcu. I tak będzie przez kilka najbliższych lat. Zakończenie zadań w ramach rewitalizacji Ostrowca Świętokrzyskiego zaplanowano na 2021 rok.
Dla miasta byłby też problem jednorazowo wydać taką kwotę i wyłożyć swój wkład własny. Stąd rozłożenie w czasie spowoduje, że mniej odczuwalne będzie to dla naszych mieszkańców i dla budżetu miasta Ostrowca. Pierwsze zadania mają rozpocząć się już w tym roku. Jakie to będą inwestycje, dowiemy się z końcem marca. W ostatnim tygodniu minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński wymienił 5 województw, które jego zdaniem powoli wydatkują unijne środki, co w konsekwencji może grozić utracie pieniędzy europejskich. Wśród tych 5 województw znalazło się województwo świętokrzyskie. Zdaniem Kwiecińskiego problemem są programy regionalne, za które odpowiadają samorządy wojewódzkie. O komentarz w tej sprawie zapytaliśmy marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa. My od wielu miesięcy powtarzamy, że konsekwentnie realizujemy pewien sposób dystrybucji środków polegający na tym, że najpierw podpisujemy preumowę. Tak, dzisiaj podpisaliśmy preumowę. Jedna z posłanek z tej samej grupy politycznej zadaje pytanie, komu one służą i kto je wymyślił. A no chcę przypomnieć, że niejaki pan premier świętej pamięci Przemysław Gosiewski, tak, dobrych kilka lat temu. Ta możliwość daje czas dzisiaj panu prezydentowi jeszcze na konieczne doprojektowanie elementów, które nie są gotowe i daje czas na oszczędności. W momencie, kiedy już w chwili składania kompletnej aplikacji trzeba by było mieć wszystkie pozwolenia na budowę, projekty, tak naprawdę samorządy musiałyby ponosić bardzo duże nakłady. Obliczyliśmy, że dzięki temu systemowi preumów samorządy w regionie zaoszczędziły około 50 milionów złotych. To oczywiście nie powoduje, że nie przykładamy wagi do tempa kontraktacji. Ponad połowa funduszy została już zakontraktowana, również w formie preumów. To w zasadzie po stronie Urzędu Marszałkowskiego zakończyło etap pracy z tymi wnioskami. Teraz już po stronie beneficjentów jest praca i tych preumów nie widać w systemie ministerialnym. Natomiast u nas jak gdyby praca z tymi wnioskami się zakończyła, tak? W istocie, jeśli popatrzymy na wartość umów i preumów, to jest to średnia krajowa dzisiaj. Natomiast będziemy dzisiaj robić wszystko, aby wydawać te pieniądze jednocześnie i szybko, ale przede wszystkim mądrze. Stąd uspokajam pana ministra, jego zachęty odbieram jako taką życzliwą mobilizację. Znamy się od wielu lat z panem ministrem Kwiecińskim, ale my też wiemy, jak należy pracować z funduszami europejskimi. Inaczej niż marszałek Adam Jarubas twierdzi senator Jarosław Rusiecki, który podziela zdanie ministra Jerzego Kwiecińskiego i twierdzi, że samorząd województwa świętokrzyskiego nie należycie sięga po dotacje unijne. Niestety wyniki uzyskiwane z Ministerstwa Rozwoju, poprzez które do poszczególnych województw trafiają środki z programów terytorialnych, no pokazuje, że niestety województwo świętokrzyskie jest na szarym końcu, czy w pozyskiwaniu środków na cele związane z gospodarką, czy spadek poziomu bezrobocia, czy absorbowanie środków z funduszy europejskich na cele związane z rozwojem. Niestety jesteśmy na ostatnim miejscu. Panie senatorze, dlaczego pana zdaniem? Dlatego, że jest zła polityka władzy województwa świętokrzyskiego, władzy samorządowej kierowanej przez marszałka Jarubasa, który wywodzi się z PSL-u. Całość programu Espresso dziś po Telefaktach. Na program już teraz serdecznie Państwa zapraszam. Wczoraj w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się publikacja książki autorstwa wykładowcy ostrowieckiej uczelni doktora Krzysztofa Surdyka. Książka ukazuje kryzys ukraiński w stosunkach geopolitycznych.
Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych to książka autorstwa wykładowcy Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, doktora Krzysztofa Surdyka. Jej prezentacja odbyła się w murach uczelni. Pułkownik dr Krzysztof Surdyk jest jednym z czołowych specjalistów w Polsce, który na te kwestie może się wypowiadać. Przypomnijmy, jest to członek byłego ścisłego kierownictwa Polskiego Wywiadu Wojskowego. Człowiek, który ze swojej ścieżki zawodowej w praktyce jest w stanie mówić o bardzo wielu kwestiach, które dzisiaj są przedmiotem rozważania politologów, sekuritologów, specjalistów od bezpieczeństwa międzynarodowego. Książka wydana w marcu ubiegłego roku ukazuje kryzys ukraiński w stosunkach geopolitycznych. Generalnie chodzi o to, że według mojego zdania, ale nie tylko mojego, wielu specjalistów, kryzys ukraiński jest tylko odzwierciedleniem tego, co dzieje się we współczesnym świecie. Odzwierciedleniem tego, że wielcy tego świata zmagają się ze sobą, a po drodze wychodzą takie elementy w tych rozgrywkach, jak mniej więcej Ukraina i sytuacja polityczna, która tam ma miejsce. Książka adresowana jest do wszystkich, którzy interesują się polityką, a także tych, którzy chcą zgłębić swoje informacje na temat wywiadu, kontrwywiadu oraz służb specjalnych. Jest to takie trochę wywiadowcze spojrzenie na świat. To znaczy z pewnym krytycyzmem, z oceną bardzo dogłębną zarówno postępowań zarówno naszych przyjaciół politycznych, jak i przeciwników politycznych. Książka pozwala na wyciągnięcie wniosków co do tego, co się dzieje we współczesnym świecie, a generalnie dotyczy rozgrywek, które mają w tej chwili nie tylko charakter militarny, ale przede wszystkim informacyjny, ekonomiczny czy dyplomatyczny. To kolejna propozycja Ostrowieckiej Uczelni dla miłośników książki i nie tylko. W harmonogramie Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości znajduje się wiele ciekawych prelekcji i spotkań. Z brzechwą i humorem, czyli 12 prezentacje artystyczne w wykonaniu ostrowieckich przedszkolaków przechodzą do historii. Przegląd cieszy się dużym zainteresowaniem najmłodszych artystów, a jak dziś przedszkolaki prezentowały się na scenie, o tym w materiale. Góralskie, a co będziecie tańczyć? Najwyższa woda. Bo będę tańczyć po góralsku. Za górala się przybrałem. A co będziesz robił? Grał górala. I będę tańczył. Najwyższa woda. Chłopak i dziewczyna będzie śpiewać, a 4 osoby będą tańczyć. Folklorowo, tradycyjnie i współcześnie, wokalnie i tanecznie po góralsku w wykonaniu przedszkolaków. W ubiegłym roku były piosenki żeglarskie, czyli bardziej związane z morzem, a w tym roku postanowiliśmy właśnie odwiedzić góry. Może dlatego, że ferie, że zima, że śnieg, być może dlatego, że nie wszystkie dzieci będą miały taką możliwość, żeby wyjechać w góry, więc dzisiaj poznają folklor góralski, muzykę góralską, będą tańce zbójnickie, różne układy, wiersze. Było szantowo, było góralsko, tradycyjnie już od 12 lat prezentacje artystyczne z brzechwą i humorem co roku mają inny motyw przewodni. To nie tylko możliwość zaprezentowania swoich możliwości takich wokalnych, tanecznych, ale również możliwość zintegrowania się tutaj w dzieci ze wszystkich przedszkoli, bo dzisiaj będzie 8 przedszkoli publicznych i 6 przedszkoli niepublicznych. Przegląd cieszy się dużym zainteresowaniem najmłodszych artystów, dlatego też organizatorzy myślą nad następną edycją. Odłożyliśmy taki temat związany z prozą, z wierszami, ale z taką muzyką, poezją śpiewaną. No nie wiemy, czy nam to się uda, czy to nie jest troszeczkę zbyt trudna sprawa, jeśli chodzi o przedszkola, ale jak się bardzo chce, to wiem, że wszystko można zorganizować i się powinno udać. Umiejętności wokalne, taneczne, recytatorskie zdecydowanie są mocną stroną ostrowieckich przedszkolaków, a tym samym rozbudziły zainteresowanie polskim folklorem wśród wszystkich obecnych na sali.
PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim SA nagrodzony w Krakowie certyfikatem Bezpieczny Pasażer. PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim obsługujący w ramach sieci Super PKS linie komunikacyjne Ostrowiec Świętokrzyski Kraków oraz Kraków Ostrowiec Świętokrzyski znalazł się wśród 5 najwyżej ocenionych przewoźników. W dniu 3 lutego bieżącego roku w Krakowie na ręce prezesa PKS Stanisława Wodyńskiego przekazany został dla PKS-u w Ostrowcu Świętokrzyskim certyfikat Bezpieczny Pasażer za najlepszą organizację i poziom obsługi oraz bezpieczeństwo przewożonych pasażerów. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, a przede wszystkim bezpiecznych podróży. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. W czwartek, tłusty czwartek.